wysokości pała, na wysokości pała. Wesołych świąt wam życzę, no chyba po to, żeście się tutaj zabrali. Tak jest, żeby razem to po prostu świętować w fajny sposób. Zadowolony z frekwencji? Tak, to dopiero początek. Myślę, że zaraz cały parking będzie zapełniony. Dopiero 22 jest, o 22 zaczęliśmy, także... Co obserwuję? Jaka to akcja? Jaki to zlot? To jest głównie zlot motoryzacyjny, jak widać. Tak. Staramy się jakoś zabić nudę, rozwijać się wspólnie w pasji, łączyć po prostu ludzi. Bialska motopasterka. No próbujemy jakoś po prostu złapać te wspólne tematy. Wiadomo, są święta przy stole i są święta nie przy stole. My mieliśmy najpierw te święta przy stole, a teraz mamy święta, tak jak widać, tutaj na skali. Ludzie po kilka dni potrafią szykować jakieś tam dekoracje. Też dużym bonusem jest to, że będzie po prostu konkurs na najładniej udekorowane auto. Dzisiaj będzie ten konkurs. Tak, dokładnie tak. Będą fajne po prostu nagrody. Jakie nagrody? Kosmetyki samochodowe. Dobrze. Także też nie tanie, także warto po prostu poświęcić ten czas i jakoś tam miło go spędzić, bo wiadomo, każda chwila przy aucie jest miła i dodatkowo jeszcze coś wygrać, nie? Łukasz, czego wam życzę na te święta, nowy rok? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, bez zdrowia nie ma nic. Jak będzie zdrowie, to sobie poradzimy. Także damy radę. Kolejna tego typu impreza, coś już szykujecie na nowy rok? Chcemy troszeczkę przerwy, bo dosyć dużo wydarzeń było w tym roku. Też to kosztuje po prostu dużo poświęcy. A powiedz mi, jak wypadła akcja podsumowująca te prezenty, które się zbierali? Bardzo dobrze. Nie spodziewaliśmy się, że po prostu tak wszystkiego się nazbiera. Przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieciaki zadowolone? Bardzo zadowolone. Chwila dla nas, chwila po prostu zbiórki, a dla nich chwila uśmiechu, ale to jest bezcenne, tego się nie przelicza, także nie jest to na pewno ostatnia nasza akcja tego typu. Thank you.